No hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w piątym chyba już odcinku z Asterix Obelix Misja Las Vegas. W ostatnim odcinku sklepaliśmy sobie trochę bossa. No ostatnio nie wrzucałem filmów. Dlaczego? No pewnie dlatego, że jestem leniem i mi się nie chciało. A już wracam, mam nadzieję, że tym razem nie będę miał lenia i nagram dla was troszkę więcej. Dobra, panom dziękujemy, lecimy dalej. Teraz, o ile dobrze pamiętam, będziemy się kierować w stronę tej windy, którą odblokowaliśmy. Tutaj tylko sobie zbiorę hełmy. Mamy 6 tarcz, to już więcej mieć nie będę. Ciebie szybko sklepiemy. Ogólnie, to już na moim kanale jest 10 subskrypcji, jestem ba wa bardzo wam za to dziękuję. No, co prawda nie jest to dużo, ale jak na sam początek, to i tak się cieszę. O, chwila, tutaj od razu może grę zapiszemy, żebym nie zginął, to żebym się nie musiał wracać. Bo się od bossa musiałem poza nagraniem wracać tutaj. Dobra, teraz będziemy musieli sklepać tych. Widziałem, że tutaj szliki strzelający, co ruchają psy, ale dobra. I mamy. Mamy fajcik. Oj, mamy tą fajną muzyczkę przy okazji. Panora Mixa już widzę. O! Są. Dobra, 60 tylko? A, pewnie tych trudniejszych. Kurwo. A, lubię tą muzyczkę. Co za combo? Ja. Skok? Gwiazdka? Nie. A, to był. A, bo to był bonus z napojem. Ale dobra. Nieważne. Kurwa. Dobra. Gin śmieciu. Co jest? O, jeszcze miksuje zajebali. No nie, tak nie może być. A, dobra, tutaj już mamy na szczęście Rzymian normalnych. Łatwiej będzie ich klepać. Mam nadzieję, że po tej krótkiej przerwie nie zapomniałem niczego. Jak widać, nie idzie tragicznie. Szybko ich klepiemy. Nie będzie tego dużo. Oh, shit. Dobra, was już sklepiemy normalnie. Albo nie. I zakończyć spierdolnięcie. Mamy to. Ha, nie daliście im żadnych szans. Są na dole. Że możecie korzystać z Rzymian jak z bicza? Nic prostszego. Wiedziałem to na samym początku, Boże! Dobra, przytkaj się. Idziemy. Nie pamiętam dokładnie, gdzie teraz będę, bo dość dawno w to nie grałem, ale zaraz się okaże. A, tu bez Obelixa. A nie, zdążył. Jest jakaś winda, czy co? Kurde. Jakieś windy. Gdzie to wszystko? LOL. U LOL! Kurde. Te beczki, ja już nawet nie pamiętam. Tu będę chyba bomby musiał przesuwać. O, dobra.
To ja. Wiadomość od mamy, wielki cesarze. Rzeczywiście dość niezwykły ten internetus. Ciekawe jak wcześniej. Internetus. Ave cesarze. A zatem, centurionie Larry Craft, udało ci się ich powstrzymać? No. Nie do końca, szlachetny cesarze. Powiedzmy, że trochę opóźniliśmy ich przybycie. No i co to? Zawiodłeś, byłem tego pewien. Mieli ze sobą kundla, który gryzie po tyłku wszystko, co się rusza. Prawda. Wystarczy, centurionie. A. Daję ci jeszcze jedną szansę na ich powstrzymanie, zrozumiano? I co to spierdolisz? Dobrze, spróbuję jeszcze raz. Ten centurion mnie martwi. Czemu nosi te śmieszne spodenki? Nie może nosić spódniczki jak wszyscy? No właśnie. Jest całkiem normalne. Dobra, tutaj od czego zaczniemy? O, chyba tutaj sobie przejdziemy. Będziemy musieli rozwalić tą kolumnę naszego. Jeśli dobrze to pamiętam. O. Mamy pakę, co mogli zaplantować. Coś w celu. O. A. Głupi miam. No w sumie jakbym miał tą bombę zrzucić. A, przesuń mi trochę dalej. Gdzie tu ją trzeba przesunąć? A, chyba tutaj pod tą kolumienkę. A jakże. Jebnie. Uwaga, jebnie. Dobra. Pierwsza podstawa, można powiedzieć, że zniszczona. Asterix, jedziesz. Ogólnie powiem wam, że zastanawiałem się już tak naprawdę na... Po raz pierwszy to ja mam zabawę. Ale znam jakiś Obelix. Planuję też już zacząć serię nową. Tylko nie wiem, czy mam od razu całego Asterixa dokończyć, czy już jeszcze już zacząć tą nową serię. Możecie mi napisać w komentarzu, mimo że pewnie i tak nic tam nie będzie. Ale kto wie. Trzeba być optymistą. Ciągnij Obelix, ciągniesz. Siu. Kurwa. No ale nie było bardzo trudno. O, kurwa, Obelix, sprawdzaj. I... Jep. O, hełmik. Jak fajnie. Obelisk. Obelix. Hehe. Nieśmieszno. Mamy zapisik, elegancko. Mam już 7 hełmów. Jestem bardzo ciekawy, gdzie są te pozostałe, no bo nie sądzę, że jest ich aż tak dużo. Dobra. Lecimy dalej, Obelix jak zwykle w tyle. O, pamiętam, tutaj też będzie mi sporo do roboty. Będzie to gówno trzeba otworzyć. Ale ponownie, kurde, trzeba tutaj płacić. O, mamy albańskie rytmy. Zombie je, zom, 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 zom. O, kolejny zapis. Bardzo fajnie. Back zom, back zom, je, zom, zom, zom. O, zo, to, to, be. Zom, back zom, back zom, back zom, je, zom, back. Emro. Zobę, zobę, oje, zom, zom. O! Mamy Egipcjan z sierpami. No, działają na podobnej zasadzie jak jak ci rycerze, z którymi się napieprzam cały czas. O! Ja cały czas sielałem ten. Biłem tym ziomkiem? Dobra. Nieważne. O, miecho. Dzięki. Na pewno się przyda. Spierdalaj.
Idzie. Nie sprawia mi z większych trudności obijanie ich. No. O, kolejny. Piramidy budować! Wielbłądy doić! Cezar nie płaci za opierdalanie się. O, dobrze, Obelix. Tak, ja się nie mylę, to za chwilę tutaj będą nowe rodzaje tych żołnierzy. Tylko tacy przezroczyści chyba. O, nagi się na pojazd, go w ogóle nie korzystam. No po prostu nie muszę. A jebać, nie chcę się go bać. Obelix, ty się golni. Podobno bardzo chciałeś. Panoramiksa nie ma, nikt cię nie będzie pilnował. O, i to jest chyba ostatni. O nie. Niech to są. O, czyżby nie. O Jezu, więcej ich tutaj. Dobra, dzisiaj będzie sporo chyba bujek, coś mi się wydaje. Gdzie oni są? O, właśnie. Tutaj od razu wam mówię, że... O, są to te przeźroczyste i trzeba będzie chyba tylko na nich skakać. I od razu mówię, ja tej gry nie przechodziłem wcześniej przed wami ostatnio, więc... Ja po prostu pamiętam to wszystko. I to bardzo dokładnie. O, i tak ich trzeba robić. Jest to dość uciążliwe. Ale co zrobić? Dobra, gdzie jesteście? Tu jesteście. Czekajcie, a w sumie ciekawe, czy jakbym miał nogi czy napój, to mógłbym na nich skoczyć tylko raz. Aha, wszyscy wybuchli. Pozdro. Dobra, nie było trudno, lecimy dalej. A, oto i Luxor. Luxor, mi amor. Lepiej tędy, za tym blokiem jest kolina. Kolejny blok do przesunięcia. Mazdajco, przytrzymaj. Proszę, zdrajco, przytrzymaj to. Co? Chodźmy, Obeliksie. Mamy czekać na ciebie, Samir Schiffer? Idźcie beze mnie, Galowie, dogonię was. Następnym razem powiedz, Obelix, żeby był ostrożniejszy. Prawie zrzucił mi ten blok na nogę. O, tu mamy bombę. Trzeba będzie ją znowu się dymać z nią przez całą mapę. Jakie mam odnieść do tego... A, chwila. Ja pamiętam. Tu będzie diaksowy hełm. Takich rzeczy ja nie zapominam. I mylę się, czy się nie mylę? A jakże, mamy kolejny diaksowy hełmik. Masz 50 tysięcy hełmów. Sporo już tego mamy. Wiecie co, dojdziemy do nowego zapisu i chyba będziemy kończyć. Nie wiem, ile w ogóle ten odcinek już trwa. Gdzieś będzie już jakieś 15 minut. Może więcej. Dobra, nieważne. Może chwilę się przedłuży odcinek. Chyba nie będzie to większy problem. O, i to są właśnie ci, o których mówiłem tak gdzieś na pierwszym filmiku z Cezarem. To są takie soniki. Oni tak zapieprzają i najgorsze jest, że oni strasznie szybko biją. O, tutaj musimy otworzyć te gówno za pomocą tego, tych oczek i to będzie strasznie dużo pierniczenia się z tym. Dlaczego? Bo tam są jeszcze dodatkowe jakieś poziomy, które trzeba wykonywać. I to mnie zawsze też w tym denerwowało. Dobra, sądzę, że sobie możemy jeden przejść i na dzisiaj będziemy kończyć już. A czyli na dzisiaj tylko będziemy kończyć ten odcinek. Dobra, tam są. To mu się za nią nie wkurzasz. Kuźwa, serio, teraz. Czekajcie chwilę.
kurna. Teraz dopiero zaczęli się dobijać. Na tym Skype'ie. Kurde, gro, działaj. No. Może jeszcze lagować mi za... O! Dzięki, Defix. Pomogłeś mi... Kurwa. O, dobra. To sobie. O, oni teraz będą mi wkurwać całą grę. Chodź tu. Kurwa. Chodź tu. No, spieprzę. No szkurna! No chodź tu, kutwo. Może no, nie uda się. Jak nic się nie uda? No właśnie, o dobra. Tu mamy tego. No szkur... Ja wiepsa, no. Teraz tam nie będzie... Ty s... Kutasie. Oż tu. Stracę całe... Wszystkie kurde tarcze na... jakiś pajaców. No, nareszcie. O, dziwo soników nie ma. Ale dobra, nieważne. Lecimy. Czy tutaj mamy Legion? Mamy Legion. A tu będziemy musieli jumpować dużo. O, i tutaj musimy się śpieszyć bardzo. Bo tu... No i mamy to. Pu, pu, pu. Aaaa, pierdoloć! O, cześć. O, ile hełmów! Wow! I zajebiście. Trudno to, co nie było. Dobra. Gdzie się znajdujemy teraz? Ozyrys, dziwko. No i znowu zacząłem przeklinać. O, zawsze próbowałem tutaj, pamiętam, spadać, ale mi się nigdy nie udawało. O, mamy zapis. Wiecie co? Tu już chyba skończymy sobie piąty odcineczek. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Mam nadzieję, że jutro postaram się wrócić bardzo szybko ten odcinek i szybko nagrać kolejny. Dzięki za uwagę i cześć.